Pozwoli pani się przedstawić. Cesarsko-królewski, tytularny radca dworu, dyrektor więzienia. Bardzo mi jakby przyjemnie. Bardzo państwa przepraszam, że niepokoję, tym bardziej, że zamierzali państwo udać się na spoczynek. Ale trudno, obowiązek. Pan Gabriel von Eisenstein zobowiązany ustawić się w cesarsko-królewskim więzieniu w celu cesarsko-królewskiego siedzenia. Nie stawił się jednak, zmuszony jestem przed tą myślą wiążącej ustawy art. 174-14. Sprowadzić do siły. Panie von Eisenstein, w imieniu jego cesarsko-królewskiej mości nieuczciwie na panującego cesarza Franciszka Józefa mam zaszczyt aresztować pana i prosić najuprzejmiej o wyrażenie swej całkowitej zgody na zamknięcie pana w więzieniu. Mam nadzieję, że nie będzie pan stawiał oporu. Sing, 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 sing